dzień spędzamy, ten piękne popołudnie, a teraz będzie moja autorska piosenka sprzed ponad 2 lat, którą wykonałem premierowo na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem, a teraz tutaj prosto w Istebnej Zakopanem cię poznałem. I poproszę rączki w górę, jedziemy! Mamy niedzielę, 5 grudnia i chcemy tak uroczyście odsłonić naszą stajenkę Istebniański Betlejem, co Paweł Jałowiczor z Jaworzynki wyrzeźbił dla naszej Trójwsi. Będzie to na pewno pamiątka z okazji 400 lat Jaworzynki Istebnej dla wszystkich mieszkańców, turystów, gości. Bardzo się z tego tytułu cieszymy, bo w sumie nam brakowało takiego akcentu, a jeszcze jest wyjątkowo ta szopka, bo jest w strojach góralskich. Także wyjątkowe wydarzenie, chcemy to odsłonić dzisiaj, poświęcić przez księdza. No i też mamy Istebniański Jarmark drugi. Można się zaopatrzyć już w domowe wypieki, w domowe wyroby na święta, rękodzieło przede wszystkim, no bo mamy mnóstwo uzdolnionych ludzi. Jest okazja, żeby to pokazać, żeby wyjść do ludzi. No i koncert. Koncert mamy dla mieszkańców, dla gości Mateusza Mijala. On już występował u nas na gali sportu. Bardzo się podobał, no i tak udało się go namówić na dzisiejszy, żeby nam już taki przedświąteczny, wspaniały klimat zrobił. Choinka jak w zeszłym roku pod grapą i mamy piękny napis I love Istebna i wszystkie właśnie takie atrakcje, co mamy postawione, nowe dekoracje będą rozświetlone razem z choinką. No a przed tym właśnie jeszcze długo oczekiwany Mikołaj, bo co prawda jutro jest Mikołaj, ale to jest poniedziałek, ludzie do roboty, dzieci do szkoły, więc my stwierdziliśmy, że dzisiaj super jest okazja, żeby jeszcze tego Mikołaja z aniołkami tu zaprosić. No i mamy mnóstwo pięknych prezentów, mamy tak piękne, wartościowe prezenty dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Możemy właśnie dziś rozdać dzieciom te prezenty. Też warto wspomnieć, że Nadleśnictwo Wisła w tym roku podarowało dla mieszkańców Istebnej 50 świerków istebniańskich. Także kto się załapie, ten pierwszy, ten dostanie. Jest to wspaniały akcent. Też nam pomogli, bo mamy pięknie wystrojoną szopkę i zawsze możemy na nich liczyć. I ta największa choinka i choinki pod gminą to są od Nadleśnictwa. Także bardzo serdecznie dziękujemy z tego miejsca. Stałym elementem będziemy ją chcieli zostawić do Gromnic. Także no, będziemy ją tu pilnowali i pielęgnowali, żeby każdy mógł skorzystać z tej atrakcji i jednak chwilę się zatrzymać, też nabrać takiej refleksji, zadumy, zwłaszcza teraz w tym okresie Świąt Bożego Narodzenia, no i myślę, że na cały nowy rok. Dzięki, dzięki, piękne.